żeby wzmocnić płuca, żeby poprawić tutaj lekkość w płucach i swój oddech, żeby poczuć tę przestrzeń wokół. Lotos wzrastające z błota do światła, żeby rozruszać też ciało, zadziałać na hormony, zbalansować wszystkie poziomy swojego ciała, umysł, uczucia, ciało, fizyczność, tą energię witalną, żeby później wszystko ulokować z powrotem, wrócić do siebie, do centrum swojej witalności życiowej, do dolnego tantien. No właśnie, to był mój dylemat dzisiaj. Gdzie ja tą praktykę Qigong mam zrobić? Bo rano nie zdążyłam. Po prostu było tak dużo rzeczy, że zrobiłam tylko chwileczkę, a czuję, że potrzebuję jeszcze więcej, bo mam jeszcze zadania do zrobienia, notes obowiązków cały zapisany. A tutaj uczucie, tak, Qigong na dworze, najlepiej. Stopy na ziemi, otwarte niebo, przecież mam tak blisko, mogę wskoczyć na rower, dojechać, zrobić, będę się czuła lepiej wtedy, tak, będę w przestrzeni. Ale obowiązki czekają i nie wiem, czy ja będę się rzeczywiście dobrze z tym czuła i powstaje we mnie frustracja. W końcu zdecydowałam, że zostaję, zdjęłam buty i stanęłam, zrobiłam praktykę. Zajęła mi 20 minut, bo tyle mam akurat, żeby przejść do następnych działań, między innymi do nagrania wideo dla Ciebie. 20 minut praktyki i ja się czuję dużo lepiej. Mój umysł jest skoncentrowany, wiem, co mam zrobić, wiem, co mam powiedzieć, wiem, jak mam dalej działać i czuję się dobrze. To jest przede wszystkim najważniejsze. Lepiej oddycham, czuję, że jest bardziej zwartą klatką piersiową, czuję, że mój kręgosłup jest wydłużony, poruszone stawy. I powstaje pytanie, jak ja mam znaleźć czas na praktykę Qigong w tym całym zamieszaniu? Jak ona ma wyglądać? Co ja mogę zrobić? Kiedy jest najlepszy moment na praktykę Qigong? Posłuchaj, jak możesz sobie ułatwić praktykę Qigong? Jak możesz sobie ułatwić decyzję, że zrobisz praktykę Qigong? Po pierwsze, tego nie komplikuj. Zrób tak, jak stoisz, tu, gdzie jesteś. Jeżeli czujesz, że nie udało się tobie rano zrobić praktyki Qigong, po obudzeniu się warto zrobić medytację, oczywiście umyć się, ale czasem nawet warto zrobić tę praktykę Qigong w piżamie. To też jest dopuszczalne. Nie trzeba tworzyć odpowiedniej przestrzeni. To jest oczywiście sprzyjające praktyce Qigong, ale jeżeli tak nie ma, to zrób chociaż tak, jak jest. Tak jak ja skomplikowane wyjście na dwór, stworzenie specjalnych warunków, bo tutaj niebo, bo tu ziemia. Oczywiście, kiedy jesteś na dworze, ta praktyka może być dla Ciebie bardziej przyjemna po prostu. Może działać mocniej, bo masz wtedy lepsze połączenie z energią ziemi, z energią nieba. Widzisz to, czujesz to bardziej na sobie. Są nauczyciele Qigong, którzy uważają, że zawsze powinno się robić Qigong na dworze, ale ja dostosowuję to do siebie, do tego, gdzie jestem, jakie są moje zadania, jak wygląda moje życie. I to jest dla mnie ważne. I wtedy, kiedy potrzebuję, robię Qigong. Kiedy widzę, że mam dużo rzeczy do zrobienia, a trudno jest mi się skoncentrować, kiedy wiem, że potrzebuję się wyciszyć, uspokoić, kiedy chcę poczuć też swoją siłę wewnętrzną, bardziej się z nią skontaktować wewnętrznie, kiedy czuję, że mam napięcia w plecach, w kręgosłupie, kiedy chcę trochę poczuć więcej przestrzeni wokół siebie, w moim ciele, tak? Chcę pogłębić oddech, chcę poczuć więcej przepływu energii, albo chcę wyciszyć się, albo chcę podnieść, bo mi się chce spać na przykład. Wtedy decyduję się, zrobię praktykę Qigong, dobiorę odpowiednie ćwiczenia i zrobię w odpowiedni sposób i będę się dobrze czuła. I ważne jest, nie komplikuj i nie przedłużaj. Ustaw sobie na przykład w głowie, zrobię tę praktykę przez 10 lub 7 minut, do czego zaraz Cię zaproszę. Ale w trakcie praktyki może być tak, że poczujesz się bardzo dobrze i wiesz, że jeszcze masz tam jakiś zapas czasowy, na przykład, żeby do 15 minut zrobić praktykę, albo do 20 i czujesz, że jest Ci tak dobrze, że ta praktyka może być dalej kontynuowana, w ten czas zrób ją. Upraszczać jak najbardziej, zwłaszcza jeśli jesteś kobietą zapracowaną, zabieganą, masz dużo obowiązków, nie zapominaj o sobie, naprawdę. I tu jest też kolejna rzecz. Zwalnianie. Jak to można zrobić tak, że jak ja jestem w biegu, nie mam czasu załadować taczki, bo tak naprawdę wtedy pracujesz nieefektywnie, tak sięgasz po różne rzeczy, tak, albo czujesz się niedobrze w swoim ciele, albo czujesz, że
coś Cię bardzo rozprasza emocjonalnie, no to zrób sobie ten krótki czas dla siebie i zobaczysz, jaka jest duża różnica. Będziesz dokładnie wiedzieć, co robić. Twój umysł będzie skoncentrowany, ciało wyciszone, uspokojone, będzie czuło się dobrze. Tak? Tak samo przed snem, że nie musisz siedzieć na kanapie i oglądać byle czego i twój umysł nadal jest na zewnątrz i twoje ciało nadal nie czuje się dobrze. Tak nie odpoczniesz, nie przygotujesz się do snu, zapewniam ciebie. Po prostu zrób sobie czas na praktykę. Wyhamowanie na początku jest trudne, dlatego zrobisz sobie wtedy prysznic światła, do którego Cię teraz zapraszam. Stajemy na macie i poświęć sobie, nie będzie to długo, obiecuję, kilka minutek. I zobaczysz, jak to jest. Spowolnić, żeby potem poczuć, jak możesz ruszyć, ale w odpowiednim kierunku. Albo jeszcze bardziej się wyciszyć i położyć się spać. To przejście jest bardzo trudne. To jest tak, jakby był rozpędzony pociąg, i musisz go wyhamować. To jest trudne, ale możesz to zrobić powolutku, powolutku, stopniowo właśnie. Zapraszam Cię do prysznica światła. Na samym początku pamiętaj o tym, żeby się otrząsnąć trochę z tego marazmu, stagnacji. To już wprowadzi bardzo dużo do Twojego ciała, więc otrząsasz ręce w dół, w tył, w przód, na boki. Możesz to zrobić w przerwie nawet. Możesz sobie robić po prostu takie proste przerwy w pracy, tak? Otrząsnąć ciało. Pooklepywać pod obojczyk i na nerkę albo na plecy. Spokojnie. Rozruszać ciało. Troszeczkę poruszyć, tak? To jest pierwszy krok. Możesz dopasować to do Twojego stanu i czasu oczywiście, ale zakładamy, że mamy. Stoisz ze stopami na szerokość bioder lub ramion i dociskasz punkt yang chuan, czyli pomiędzy poduszkami na stopie, bardziej do ziemi. Czujesz zewnętrzne krawędzie stóp i rozluźniasz kość ogonową. Puszczasz ją tak spokojnie w dół. Ramiona podnosisz lekko do góry, wycofujesz w tył i puszczasz luźno w dół. Wrota do gardła, szyja wydłużona. Jeszcze raz. Rozluźnij kostki, kolana, kość ogonowa, czubek głowy w stronę nieba. Możesz poczuć tam swoją gwiazdę północy i stopy połączone z energią ziemi. Czuj, jak energia przepływa przez Twoje całe ciało. Do góry i z gwiazdy rozchodzi się w dół, otacza Twoje ciało jak kokon światła. Zawsze opieka, która jest z Tobą. Bezwarunkowa miłość, która Cię otacza. Potem przepływa do serca, do rąk i spływa w dół do dłoni. Okej. Złap jakbyś złap w dłoniach kulę światła i z wdechem otwieraj. Tutaj przykucasz lekko dół, kość ogonowa, jakby siadając na krzesełku. Wdech. Otwierasz ręce, ramiona, na boki, łokcie, nadgarstki, palce dłoni, na wysokości ramion, już nawet trochę niżej. Dłoni otwierasz w stronę nieba i wydech spokojny. Zamykasz ramiona, łokcie, nadgarstki, palce. I wdech ponad głowę. Rozluźniasz ramiona, łokcie, nadgarstki, palce. Zamykasz kulę światła nad głową i czujesz, jak z wydechem spływa w dół, jak prysznic, który spłukuje wszystko, co niepotrzebne i zostawia wszystko, co dobre. Spokój, ciszę, łagodność. Wszystko, co potrzebujesz, zostaje z Tobą. I powtarzamy. Okay? Dech, ramiona, łokcie, nadgarstki, palce. Pogłębiasz wdech, kciuki na zewnątrz. I z wydechem spokojnie w dół. Pachy, łokcie, nadgarstki, palce. Wdech, zagarniasz całe niebo, całe światło z wszechświata, z gwiazd, ze słońc. I z wydechem w dół. Ramiona są rozluźnione. Łokcie, nadgarstki, palce. Obserwuj, jak przechodzą dłonie przez Twoje ciało w dół, do ziemi.
Możesz zamknąć oczy, ale możesz też robić z otwartymi wdech. Jeżeli na początku jest Tobie trudno, zostaw otwarte oczy, możesz obserwować wokół, co się dzieje, wydech. Najlepiej popatrz w przód, dech. I obserwuj wewnętrznym wzrokiem swój oddech i ruch ciała. Wydech. Spokojnie przechodzisz przez wszystkie poziomy umysłu, serca, ciała. Przez całe nogi do ziemi. I wdech. Coraz głębsze, coraz szerzej ręce, coraz więcej przestrzeni wokół. Wydech. Tutaj lekko przysiadasz razem z ruchem Twojego ciała. Wdech. Rozluźnione ramiona, nie podnosisz ich do góry, łokcie, nadgarstki, palce, zamykasz. I wdech. Teraz spróbuj zamknąć oczy. Poczuć swój wdech głęboko w płucach, w brzuchu, w ciele, wydech. Staraj się go wydłużyć. Wdech. Zamykaj ręce nad głową. Palce kieruj do wewnątrz, płaskie dłonie. I wydech. Obserwuj od czubka głowy przez czoło, oczy. Nos, szczęki, gardło, klatkę piersiową. Pod żebrami, brzuch, biodra, nogi, kolana, stopy. I wdech. Ramiona, łokcie, nadgarstki, palce, kciuki na zewnątrz. Kość ogonowa rozluźniona w dół, wydech, czubek głowy połączony z gwiazdą. Gwiazdą północy. Wdech. Rozluźnij ramiona. Broda do gardła, czubek głowy w stronę nieba. I powoli. Coraz wolniej. Jeśli potrzebujesz zrobić wdech, zatrzymaj się na poziomie górnego dantien i potem spokojnie wydech. Na poziomie gardła i wydech. Na poziomie serca. I wydech spokojnie w dół. Na poziom dolnego dantienu. I zamknij energię w dolnym dantienie, kierując dłonie w stronę brzucha, w stronę ciała. Złap kulę światła. I na zakończenie wdech. Wydech. Połącz dłonie razem. W jedność, w harmonię. Yin yang, jak małe światło, które spływa teraz przez czubek Twojej głowy, przez trzecie oko, rozjaśnia Twoje myśli. Przez gardło, daje siłę Twoim słowom, żebyś mówiła autentyczną prawdę do serca. Czuję, jak rozbłyska na całe Twoje ciało. Światło z serca. Każdej komórki, każdej cząsteczki Twojego ciała. Harmonia, balans, miłość, energia. Podziękuj swojemu ciału, podziękuj energii, która jest wokół Ciebie, która zasila Ciebie cały czas. Dziękuj za swoje życie.
Akceptacja, wszystko co jest, wdech i powróć. I teraz rozluźnij i zobacz, jak się czujesz. Okay? Możesz tę praktykę stosować właśnie przed snem. A jeśli chcesz więcej się nauczyć, to zapraszam Ciebie oczywiście na kursy. Najbliższy to Qigong dla kobiet. Będę Cię przez 7 tygodni prowadzić w tym, abyś poczuła, do czego masz prawo, jaką masz siłę i jak możesz zadbać o siebie, nawet w bardzo krótkim czasie. Jest stworzona szczególnie dla kobiet, po to, aby każda kobieta w każdym wieku mogła doprowadzić swoje ciało, swoje hormony do balansu. Poznasz masaż piersi, który będzie uwalniał emocje z piersi, ponieważ właśnie te najtrudniejsze emocje powodują, że te piersi są takie bardzo bolesne. Nauczysz się również tybetańskich dźwięków uzdrawiających. Te dźwięki dla mnie działają jak lekarstwo na moją migrenę. Nie mam bolesnych miesiączek, nie mam napięcia przedmiesiączkowego, a kiedy pojawiają się symptomy migreny właśnie przed miesiączką, regularnie stosowane dźwięki tybetańskie i długa seria dźwięków tybetańskich pozwala na to, żeby te symptomy się wyciszyły. Skoncentrowana, wyciszona, spokojna, ale też pełna energii do działania. Takiego działania z inspiracją, z radością, a nie z przymusu, z oporem, albo z siłą, albo z uczuciem, że musisz coś zrobić, że masz siłę, masz walkę, walkę. Nie. To będzie płynne jak rzeka, jak woda, która płynie. Spokojnie. Wiesz, że zawsze coś ominie, coś przesunie, ale z tą swoją subtelnością i tą wewnętrzną siłą. Zapraszam Cię do kolejnych wideo. Dziękuję Ci za dzisiaj. Jeśli masz ochotę, rozważ polubienie tego wideo, zostawienie komentarzy lub subskrybowanie tego kanału. Dziękuję Ci za całe wsparcie i za Twoją obecność. Pozdrawiam.